Dobra, zaczynamy. Przy yerbie o skarbach. Witam Was serdecznie z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z lasu pokrytego jakimś takim lepkim, białym czymś. Nie nazywam tego śniegiem, bo to śnieg raczej nie jest. Daleko temu czemuś do ładnego śniegu. Postanowiłem wpaść na 2-3 godziny. Dzisiaj nauka detektora. Mam rozpisane lekcje, które muszę sobie dzisiaj odrobić sam dla siebie, aby się czegoś pouczyć więcej. Idę kopać drobne, maksymalnie głęboko zalegające obiekty. Kurde no. Co za pogoda. Ale nie ma złej pogody. Są tylko złe ubrania. No właśnie, czy jestem dobrze ubrany? Kangurka z Demobilu. Bardzo fajna, bo oddychająca. Pod nią bluza. Bardzo fajna, bo oddychająca. Pod bluzą koszulka termoaktywna. Także nie czuję temperatury, jest idealnie. Spodnie wełniane. Do takich trzeba się przyzwyczaić. To są dość oryginalne spodnie, bo raz, są ciężkie, bo to wełna, i dwa, gryzą. Jak to wełna? Gryzie. Nie wiem, co w wełnie gryzie. Te ciciki takie gryzą. No, jak się już człowiek przyzwyczai do wełny, genialna sprawa. Ale jest ciężka i gryzie. Buty najlepsze zawsze są gumowce CVA. Nie ma nic lepszego do lasu. Ale akurat nie mam na sobie. Także do boju. Do zobaczenia w lesie. No kurde, no. Chociażby nie padało, to jeszcze byłoby fajnie. Dobra, jestem na miejscu. Zaraz się wezmę za ustawienie detektora metali pod poszukiwania, które dzisiaj zamierzam prowadzić. Zostawiam sobie tutaj plecak i to będzie punkt, z którego będę wyruszał. W kółko sobie będę chodził. W razie W mam też sondę koncentryczną małą, jakbym coś znalazł drobnego, żeby doszukać reszty. Tak już naprawdę mocno. Głównie chodzi o krzaki i takie miejsca. Założenie moich poszukiwań, tak jak powiedziałem, to poszukiwanie bardzo drobnych obiektów, jak najgłębiej zalegających. Sprzęt dzisiaj mam zamiar ustawić w ten sposób, jak zawsze w trybie jednoczesnym. Natomiast statyka pracująca w tle będzie jak najwolniejsza, prawie że taką pełną statyką. Po perfekcyjnym dostrojeniu do gruntu, jak będę słyszał, że wszystko ładnie działa, to taką zostawiam. I teraz dynamika. Oczywiście bez dyskryminacji, natomiast na rozróżnieniu. Będę chodził sobie na podział żelazo-kolor, po to, żeby uczyć się, jak detektor reaguje na różnego rodzaju głębokie obiekty. I nie zależy mi w ogóle na poprawnej identyfikacji. Jego chcę w ogóle usłyszeć. I teraz, aby go w ogóle najgłębiej usłyszeć, muszę stosować niskie filtry gruntu. W tym wypadku sobie jakieś tam najniższe, na razie na początek możliwe, założę między 1 a 3. Zacznę od jedynki. No i maskowanie. Jeżeli teren pozwoli, jeżeli nie ma jakichś zakłóceń, najniższe maskowanie albo w ogóle wyłączę maskowanie. Maskowanie, czyli odrzucanie takich drobnych sygnałów, tych takich piknięć. Ja wszystko po prostu chcę mieć otwarty głośnik, żeby on każdy sygnał mi wydawał. Zobaczymy. Dobrze dostrojony, stabilny detektor, prawie że na maksymalnych czułościach powinien być idealnie prowadzony i wtedy nie powinien wydawać żadnych fałszywych dźwięków. Zobaczymy, jak głębokie obiekty uda mi się odnaleźć. Nie wiem, czy mi się uda Wam nagrać takie sygnały, które będę odnajdował. Natomiast zobaczymy, jak będzie.
Słuchawki są mi dlatego potrzebne, bo szumi po pierwsze las, bo jest wiatr. Dwa, jest bardzo dużo liści, które mi szumią. A szukanie ekstremalnie głębokich obiektów, czyli tych najcichszych, no niestety jest o tyle utrudnione, że te wszystkie szumy z zewnątrz będą mi to niwelowały i potrzebuję mieć ten dźwięk bezpośrednio przy uchu, czyli słuchawki. Trzymajcie tam po drugiej stronie szkiełka za mnie kciuki. Sam za siebie będę trzymał. Ej, kamerko, czemu zemdlałaś? Chodź do mnie. Dobra, zaczynamy przygodę. Takie wskazówki dla osób, które chcą żyłować detektory metali. Temat pierwszy, telefon. Nie może brać udziału w poszukiwaniach wraz z nami, bo będzie zakłócał detektor tak mocno wyżyłowany. Telefon sobie musi leżeć z dala od nas, chyba że go włączymy w ten tryb bez danych komórkowych. Ale jakieś łączenie się z siecią niestety też powoduje zakłócenia. Dane komórkowe to już jest w ogóle porażka. Druga sprawa, w każdym detektorze, który posiada kabelek, bardzo mądrze przymocowany kabel. Jeżeli chcemy tym detektorem znajdować obiekty wielkości fragmentu złotego łańcuszka, to dlaczego detektor miałby nie usłyszeć luźno plątającego się kilkużyłowego kabla? Kabel musi być ładnie i mądrze przymocowany. Nigdy nie powinien się gdzieś plątać koło detektora i dawać luźnych ruchów. No, to tak a propos takich rzeczy. No i teraz strojenie do gruntu. Słyszycie? Sygnał wiodący. Zobaczcie, jak grunt fabryczny ustawiony przez producenta może nie grać z gruntem. Słyszę przy zbliżaniu sygnał. Więc naciskam strojenie do gruntu, 5 razy pompuję. Wykrywacz jest wyżyłowany na maksa. I co? Nie ma żadnej zmiany. Najmniejsza zmiana będzie spowodowana jakimś obiektem. Nawet jakimś kawałkiem cegły może być spowodowana. W tej chwili tak detektor jest wyciągnięty. No i zobaczymy. Wyłączyłem słuchawki, aby wam go pokazać. Tu taki sygnał, posłuchajcie. Tło sygnału wiodącego się zmienia. Raz mi coś tam strzeliło. Pamiętajmy, że statyka jest zawsze dobrze ustawiona, głębsza od dynamiki. Dobra, co my tu mamy? To ten sygnał teraz się poprawi. ...30 cm ziemi zniknęło i zobaczcie. Jako że chodzę na najniższym filtrze gruntu, jedynce, nie mogę liczyć na żadne poprawne ID obiektu, zwłaszcza w tak oryginalnej ziemi. No zobaczcie, dziura dość mocna, głęboka. Lecimy z koksem, zobaczymy co to jest. To jest malutki odłamek. No to jeżeli on był, no to był jeszcze głębiej. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie. No, taka głębokość pointera, jeszcze kawałek. Rysuję, zobaczymy co to jest. Jakiś śmieć czy nie śmieć? To jest jakiś kawałek rozwalonej kulki. No ale głębokość też duża. Dobra. To mnie zaczyna cieszyć. Ileż można takich filmików nagrać z tą kulką?
Dobrze widzicie, witam Was serdecznie w kolejny dzień. Postanowiłem znowu tu przyjechać, także materiał się nie skończył, tylko przeskoczył na dzień kolejny. Czuję potencjał tego miejsca, muszę coś tu znaleźć. Będę chodził dalej szukać tylko głębokich sygnałów w mniejszym obszarze, zobaczymy co będzie. Przywiozłem też jakieś żarcie, jak będę dłużej siedział, żeby coś podjeść gorącego. No jest dzisiaj jest minus 2-3 stopnie, może bardziej na minusie. Odczuwalna jest mocna wtedy, kiedy się człowiek nie rusza. Jakże pije herbatę, właściwie taki napój izotoniczny z miodem, a właściwie taki napój izotoniczny z miodem i solą. Tak, ktoś dobrze zauważył, żeby coś było izotonikiem, musi być sól. Dlatego też mam w tym sól. Ale się ładnie zrobiło z tym słoneczkiem, no. Posłuchajcie, wykrywasz dostrojony, akurat zerwałem wcześniej gumkę trzymającą kabel. Trochę mnie to denerwuje. Przy tak ekstremalnych żyłowaniu detektora gumka jest bardzo ważnym elementem trzymania kabelka. Posłuchajcie. Dobra, dobre 30 cm dołeczek jest powiększony. Ciekawy sygnał. Jakiś ładny kolorek. Nie, no co, kulka? No kurde. Jaka głębokość. No to jest grubo. Zobaczcie, gdzie jest, widać? No. Tak się właśnie kopię na ekstremalnie rozkręconym detektorze, jego możliwościach. Walimy takiej głębokości takich drobiazgów. Zobaczymy co tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze jest. Czyli to dwie kulki były. Tak? Tak jest, to były dwie kulki. Zagadka, co to jest? Dwie kulki i armatka. Odpowiedź, nieduże działo z dwoma kulkami. Kurde no, jestem w takim charakterystycznym miejscu i mi tu zaczynają łuski wychodzić. A co to za łuska? Zaraz, takie jeszcze nie widziałem. A nie, dobra, myślę, że to jest coś innego. Orzełek i norblin. 32 rok. Super. O, to już jest piękny sygnał. Kolor. Na takiej głębokości z całą pewnością nie jest kulką. Mogą to być dwie kulki. Tam trzy koło siebie. A jeszcze. To jest dobre 40 cm. Zaraz to odkopię, zobaczę jak to wygląda. Blacha jakaś. Kurde no. Tak głęboko. Kubek do żywicy. Co za niefart.
niesamowite. O, niecałe dwie długości digera. Czas na piknik. Bœuf bourguignon na obiad i swojski chleb. Dobra, z 2 minuty się woda pogrzeje, 10 minut pogotuje. Mam nadzieję, że gazu starczy. Jemy! No, powinno się już zagrzać. Powiem wam, jak jest już tak koło zera, a nawet mniej, to już nie jem z drewnianych ani z metalowych misek, bo jedzenie pod koniec już jest zimne, a w mrozach nawet bywa zamarznięte. Gliniane naczynia są naprawdę fajne. Tylko trochę ważą, ale coś za coś. Są jeszcze jakieś tam termiczne naczynka, ale lubię gliniane. Dobra. I teraz najpierw sobie zagrzejemy naczynko. Niech się glina ładnie grzeje. To smacznego, kto akurat tam je po drugiej stronie szkiełka. Na dziś wystarczy nauki. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam. Żartowałem, nigdzie nie idę, zimno mi. Jadę coś zjeść i posiedzieć przy kominku.